jeśli pan Macron zarzuca Polsce zdradę jakichś interesów czy wartości europejskich, to ja bym chciał tę sprawę odwrócić. W mojej opinii to pan Macron i pani Merkel zdradzili interesy oraz wartości europejskie. Wartości europejskie od zawsze polegały na tym, że szanujemy naszą cywilizację. Szanujemy chrześcijaństwo, szanujemy innych ludzi, szanujemy Europejczyków. Dążymy do tego, żeby nasze państwa, które są w Europie, były bardzo silne, potężne, a przede wszystkim bezpieczne. Natomiast to, co mówi pan Macron, jest bzdurą. Ja bym chciał tutaj się upomnieć o polskiego kierowcę, który został de facto zamordowany przez islamskich migrantów w Calais, że rząd Francji sobie z tym nie radzi. Po pierwsze, rząd Francji powinien wypłacić duże odszkodowanie dla rodziny polskiego kierowcy, a po drugie, powinien w końcu zadbać o bezpieczeństwo wszystkich ludzi, którzy znajdują się na terenie Francji, a nie zamówić się pouczaniem nas, bo Polska jest krajem bezpiecznym, panie Macron, i to właśnie proszę zadbać o własne bezpieczeństwo i po prostu myślę, że Francja straciła okazję, aby siedzieć cicho. Donald Trump najprawdopodobniej przypomni Niemcom, że zniszczyli pół Europy, a najwięcej Polskę, i że jeżeli Niemcy chcieliby dalej trwać w tym takim pouczającej formie, my bogaci, a wam tam albo damy, albo nie damy tych paciorków, to chcemy przypomnieć łaskawie Niemcom, że my jesteśmy biedni nie dlatego, że jesteśmy głupkami, tylko dlatego, że żeście nam 70 lat temu spalili naszą ojczyznę i wymordowali wszystko, co wartościowe. Całą inteligencję, zakłady przemysłowe, do dzisiaj dzieł sztuki nam nie oddali, ukradzionych z Polski. Ale spodziewa się pan, że o tym będzie mówił Donald Trump? Mam wrażenie, że o reparacjach wojennych będzie mowa, bo tu mowa jest o 2 bilionach euro. Obawiam się, że Niemcy mogą emocjonalnie tego nie przeżyć, dlatego że ich retoryka w tej sprawie jest taka. Jacyś naziści, jacyś hitlerowcy, a my Niemcy spokojnie, dobrzy Niemcy. Jak słyszę te hasła, że byli też dobrzy Niemcy, no tak, no przecież człowiek odpowiedzialny za zniszczenie Warszawy w powstaniu był burmistrzem miasta do 78 roku i nigdy nie poniósł żadnych konsekwencji tego wymordowania 180 tysięcy mieszkańców Warszawy. Ja już nie mówię o powstańcach. I tutaj Niemcy się tego strasznie boją. Ja myślę, że wszyscy w Polsce, jak jeden, powinniśmy zacząć mówić o reparacjach wojennych.